Witam moich szanownych myśli, pisi, pultasiów, kikurwak, najkochańszych widzów na świecie. Dzięki widzowie, że tak licznie oglądacie serię. No i co? W sumie trochę się za miło zrobiło. Dobra, chuj z wami widzę. Nie no, znaczy tak to może przesadzą. Widzowie, zaczniemy tak ten odcinek. Nie mam żadnego przywitania, co tu prowadzę odcinki, a sobie tu kurwa w kresę pograć. Słuchajcie, mamy misję, która nazywa się Folwark Chłopięcy, którą oczywiście zaczęliśmy w poprzednim odcinku. I mam już prawie wszystko, co potrzebne do sfałszowania dokumentu. Teraz pozostaje mi tylko znaleźć kogoś, kto wykona robotę. Może Wanzel się skusi. Odwiedza jego sklep przy biurze Mateja. I jesteśmy przy tym sklepie. Tu w ogóle coś wyrzuciłem. Jest jedna rzecz, którą powiedziałem, że przeczytamy dzisiaj i nie dałem wam przeczytać w poprzednim odcinku. Jest to mianowicie wzór testamentu oraz dziennik Valerio, więc przygotujcie się na moje ułomne czytanie na samym początku. Serce mi się kraje, gdy widzę tę niezdrową rywalizację pomiędzy moimi synami. Czyżbym poświęcał im za mało czasu w dzieciństwie? Całe życie pracowałem, by ta winnica stała się klejnotem Archolos. Wychowałem i wykształciłem mych synów tak, by wspólnymi siłami byli w stanie prowadzić moje dzieło. Złotą erę dobrobytu. Tylko co mam teraz zrobić, by w końcu zaczęli działać wspólnie? Jeśli Hodwig nie utemperuje swojej porywczości, to będę zmuszony przepisać winnicę Andreasowi. Pomimo, iż zna się dużo gorzej w pracy, w polu i przygotowywaniu wina, to on potrafi odpowiednio zarządzać finansami oraz umowami, a sam Andreas wie, jak jest to ważne w dzisiejszych niepewnych czasach. Gdyby tylko było inne rozwiązanie. Okej, to jest napisane w dzienniku, czyli jednak chciał faktycznie, żeby oni się pogodzili. Ja, Valerio, postanawiam. Cały mój dobrobytek zostanie przekazany pod pieczę moich dwóch synów. Będą oni wspólnie zarządzać tym, co im daję w opiekę. Ze względu na ich zdolność, ale i dotychczasowe wykształcenie przekazuję, by podzielili się oni swoimi obowiązkami w sposób opisany poniżej. Starszy z nich, Holdwig, odpowiadać będzie za wszelkie sprawy związane z ziemią, jej uprawą oraz przetwarzaniem owoców w najznamienitsze wina. Młodszy Andreas zajmie się zarządzaniem funduszami winnicy, negocjowaniem umów i wypłacaniem pensji robotników. I taki przygotowany falsyfikat testamentu. Idziemy zanieść Wenzelowi, ale wszystko oczywiście robimy, żeby ci dwaj bracia się pogodzili, a tak w sumie to wszystko robimy tylko dlatego, że dostaniemy z tego w kurwę pitosu, mam nadzieję. Witaj w trzech marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Chcę zobaczyć twoje księgi. Pokaż w sumie. Proszę. Co jest ciekawego? No ma te wszystkie księgi. Wiedza magiczna. Co? Sztuka walki łucznik? Pierwszy z trzech tomów służący do zgłębienia precyzji łuczników z archipelagu. Premia do walki łukiem? Premia do zręczności? No kurwa, ja mam to nie kupić? Ty... Nie wiedziałem, że takie księgi, kurwa, w ogóle istnieją. No co? No cyk. No co mam zrobić? Ty, to mi daje manę, punktów trafień. Premia do max punktów trafień. Czy tak coś naprawdę istnieje w tych grzech, punkty trafień? Tylko co one dają? Bo tu nie mam tego opisane, co oni dają. Punkty trafień. Punkty trafień. Nie mam zielonego pojęcia, co dają. Chyba to, że lepiej trafię. Tak mi się wydaje, bo ostatnio jak się dużo modlę przed tymi kapliczkami i nosa, to zaczynam, kurwa, trafiać z 15 km w ogóle jakieś potwory. No nic, w każdym razie... Pogadajmy, bo 4-minutowy, od 4 minut pierdola jeszcze nic nie zrobiliśmy w tej gierce. Zaraz sobie pogadamy. Mógłbyś sporządzić dla mnie pewien dokument? Mógłbyś sporządzić dla mnie pewien na dokument? Na zapytania? Zależy, jaki? Chodzi mi konkretnie o testament, według tego wzoru. Hej, zaraz, co ty sobie myślisz? Przecież to podróbka testamentu. To, że umiem zręcznie posługiwać się piórem, nie znaczy zaraz, że podrabiam dokumenty. A podrabiasz? Nie. Przynajmniej teraz. Co przez to rozumiesz? Straż wokół mnie węszy i boję się, że wygrzebali pewne brudy z mojej przeszłości. Jeśli te dowody znikną, chętnie rozważę twoją propozycję. To nigdy nie jest takie łatwe, widzowie.
mam okradać strażników i utrudniać im śledztwo? Nie masz problemu z fałszowaniem dokumentów, a z tym już tak? No bo to jest... O wiele łatwiej jest wpaść. Dobra, to inaczej. Dowody znikają, obie fałszywki się pojawiają. Bo przecież potrzebujesz też egzemplarza dla radcy miejskiego, prawda? Niech ci będzie. Pozbędę się wszelkich dowodów. Wiedziałem, że swój z ciebie chłop. Poszukaj strażnika Dastera. To on ostatnio kręcił się wokół mojego domu. Sprawdź, co wie i usuń wszystko, co może wskazywać na moją winę. Strażnik Daster. No dobra, zaraz ogarniemy. Węzel jest w stanie sporządzić dla mnie fałszywy testament. Nie rozpocznie jednak pracy, dopóki nie zniszczę dowodu przeciwko niemu. Jego sprawą zajmuje się strażnik Daster. Muszę go wypytać, co wie o węzelu. No dobra, musimy znaleźć strażnika Dastera. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie się znajduje strażnik Daster, ale myślę, że gdzieś go tutaj... A, daleko nie było trzeba szukać. Nie wiem, czy powiedziałem widzowie, zostaw lajka w ogóle na odcinku. I wpadnij w linki opisu. W opisie. Widziałem cię przy chacie węzela. Jest to coś podejrzany? To poufna informacja. Mieszkam w pobliżu. Jeśli ma coś na sumieniu, to chciałbym pomóc uczynić moją dzielnicę bezpieczniejszą. Domyślasz się, jak to podejrzanie brzmi, prawda? Od dłuższego czasu widziałem, że zachowuje się podejrzanie. Teraz jeszcze ta straż. Jeśli ma coś na sumieniu, to nie chce go w swoim otoczeniu. Dobrze, już dobrze. Powiedzmy, że ci wierzę. I właściwie to jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Chcę, byś poszedł do jego domu i rozejrzał się. Być może przy tobie będzie mniej czujny i na coś trafisz. Zobaczę, co da się zrobić. Ale ja mu miałem pomagać, a nie Dasterowi. Lecił mi szprejgowanie węzela. Zaszyję się w jego domu na kilka godzin i spróbuję przekonać strażnika, że węzel jest niewinny. No dobra, zrozumiałem, że to nie wyjdzie tak łatwo. No ale dobra, wracamy w takim razie. Zobaczmy, co tam wpisało się w dzienniku. Tyle czasu powinno wystarczyć, by przekonać Dastera o niewinności węzela. Niestety, nie udało mi się niczego znaleźć. Z braku innych pomysłów spróbowałem z nim porozmawiać. Zgłupiałeś? Mogłeś spalić swoją przykrywkę! Nie martw się, niczego się nie domyślił. Faktycznie węzel nie zachowuje się do końca normalnie. To znaczy? Chyba nie domaga z głową. Nie jest jednak niebezpieczny. Raczej po prostu zdziwaczały. To fakt. Kilka razy odniosłem takie wrażenie. Może masz rację. Ja uganiam się za dziwakiem, a fałszerz wciąż grasuje na wolności. Masz tu kilka złotych monet za watykę. O kurwa, Daster. Że ty taki przygłupi jesteś, to nie sądziłem. Daster uwierzył we wszystko, co powiedziałem. To winno uspokoić węzela. A może Daster, znaczy, tak, on ma Daster, może Daster tak naprawdę zrobił taki podwójny myk, czyli on nie skumał i nam nie uwierzył, ale zapłacił nam, żebyśmy my uwierzyli i dali się wystawić. Istnieje też taka szansa. Witaj w trzech marynarzy. Daster da ci już spokój. A dowody? Co z nimi zrobiłeś? Nie było żadnych dowodów. Miał co do ciebie tylko podejrzenia, ale wybiłem mu je z głowy. Na przyszłość bądź ostrożniejszy. Wkrótce może znowu trafić na twój ślad. Rozumiem. Kto wie? Może to znak, że czas przenieść się na Korinis? Przy tych wszystkich skazanych pewnie można dorobić się fortuny na fałszywych dokumentach. A, masz coś dla mnie, prawda? Jesteś w stanie przepisać dla mnie testament pismem z tego dziennika? Czy jestem? Jasne, że tak. Daj mi parę monet i biorę się do pracy. No jak, halo? Spełniłem twoją prośbę, a ty jeszcze chcesz pieniędzy? Wolisz to zrobić sam? Dobra, ale nie myśl, że dostaniesz ode mnie jakieś krocie. Masz, pamiętaj, dwie kopie. Oby ci się udało. Cokolwiek planujesz zrobić z tym dokumentem. Żegnam. Okej.
Testament przygotowany. Pozostaje kwestia legalizacji. Rozmowa z Matejem będzie bardzo ryzykowna. Jeśli go zdenerwuję i nie zaakceptuję mojej propozycji, najprawdopodobniej trafię do więzienia. Okej, brzmi jak faktycznie ryzykowna robota. No ale robota do wykonania. Tak jak mówię, widzowie, do odważnych świat należy. Trzeba być odważnym. Lecimy. Witam, witam serdecznie. Witam, witam. Przychodzę w sprawie konfliktu synów Valerii. Tak, tak. Niestety nie mogę nic poradzić. Według testamentu winnica należy do Andreasa, więc zachowanie Holdwiga to zwykły bandytyzm, czyli sprawą powinna zająć się straż. A gdyby znalazła się aktualniejsza wersja testamentu Valerio, która pogodzi braci? Nawet gdyby się odnalazła, można ją łatwo podważyć. Nie została zatwierdzona przez urzędnika. Cóż, tak się składa, że jestem w posiadaniu niezatwierdzonego dokumentu. Wystarczy, że złożysz na nim swój podpis. Czemu miałbym to zrobić? I jakim cudem udało ci się coś takiego znaleźć? Nie jest to czasem jakiś falsyfikat? Pokaż. Teraz trzeba dobrą wymówkę. Pewnie kliknąć. Wygląda autentycznie. Skąd to masz? Znalazłem na terenie Znalazłem, kurwa, testament brzmi jak coś głupiego. Jakie to ma znaczenie? No, nie. Miał go Liam, brzmi, kurwa, jak najbardziej odpowiednia opcja. Miał go Liam. Bał się Holdwiga, więc wolał się z nim nie wychylać. Stary Liam, powiadasz. On jeszcze żyje? Ha, to interesujące. Liam miałby się bać kogoś, kogo pomagał wychowywać? Chociaż w sumie, po działaniach Holdwiga to jednak nie takie dziwne. Czyli umowa stoi. Przypieczętujesz testament? Pewnie nie. Najpierw no, musisz dla mnie zrobić jeszcze jedną rzecz. Zawsze trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz, widzowie. Kto podrobił dokument? Kurwa. 60, czy nie 60? Nie no, my sztywne gity, widzowie, sztywne gity, no. Nie mogę ujawnić mojego współpracownika. W takim razie będziesz musiał wnieść opłatę za cały proces legalizacji. Co? Takie jest prawo. Miasto musi mieć zysk za pomoc w załatwianiu prywatnych spraw obywateli. A dobra. Dobra, proszę. Bardzo dziękuję. I oto mój podpis. Przekaż drugą kopię i moje pozdrowienia braciom. Dziękuję. Powiadomię ich najszybciej, jak to możliwe. No, nawet powiem wam szczerze, załatwienie tutaj tak skomplikowanej rzeczy by się wydawało na początku, poszło nam zaskakująco łatwo. Folwark chłopięcy, przekonamy Mateja do podpisania testamentu, dzięki czemu jest teraz w pełni legalny. Nie wierzę, że w normalnych okolicznościach jest to tak proste, więc pewnie ktoś wpływowy faktycznie nade mną czuwał. Stary Liam z pewnością się ucieszy. A no właśnie, no tak. Czyli teraz do starego Liama, tak? Ej, ty. To do starego Liama. No właśnie, bo tutaj mi przecież pomagali, no nie? Zapomniałem kompletnie o tym. Do winnicy Valerio. Ale rzeczy... No tak, zapomniałem, że on mi mówił, że będzie miał, że będzie miał, że będą mieli nade mną pieczę, jeśli chodzi o sprawy urzędowe. Gdzie jest stary Liam? Tu jest. Słuchaj, udało nam się ogarnąć wszystko. Mam testament. Pokaż. Świetna robota. Gdybym nie wiedział, że to podróbka, to sam dałbym się nabrać. Teraz ja odegram swoją rolę. Z tym dokumentem zaprowadzę nowe porządki, które na pewno ucieszyłyby Valerio. Darliłem z testamentem w ręce, z pewnością pogodzi braci. Mogę wrócić do Bradlocka i przekazać mu wiadomość. Zajebiste to jest to, że my tu mamy tych gońców Araxa. Z 54 to jest odcinek. A ja nadal będę się z tego cieszyć, bo jakbym ja musiał zadupcać jak w Gothiku 2, to bym się chyba popłakał, widzowie. Chociaż no tam też były jakby te runy teleportacyjne. To nie było tak chyba, że musieliśmy zadupcać za każdym razem. No ale mimo tego tu jest to znacznie łatwiej ułatwione. Jest bardzo... I tak ta gra jest wystarczająco długa, że nie musimy tego przedłużać jakimiś takimi... Nieźle idę, na bank źle idę. Że nie musimy tego przedłużać jakimś chodzeniem.
Bo ja w tej gierce już, słuchajcie, mam 110 godzin. Oczywiście też pewnie zdarzyło się być na awku i to pewnie nawet sporo razy. To zmienia faktu, że no, widzicie, który to jest odcinek, więc jakby no samej treści jest pewnie z 50 godzin. To takiej treści. Witam serdecznie, panie Bradlock. I jak ci poszło? Nie powinienem złożyć relacji szefowi? Nie, masz ją złożyć mnie. Bracia zarządzają winnicą wspólnie. Odblokowane osiągnięcie. Co? Jak to? Pogodziłeś ich? Tak. Teraz wam przeczytam, co to za osiągnięcie. Testamentu Valerio, w której nakazuje on wspólne rządzenie majątkiem przez Andreasa i Holdwiga. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Przyjdź tu jutro. Przekażę wiadomości Volkerowi. Czuję, że czeka na ciebie ciężki mieszek złota. No i super. Też mi się to podoba. Słuchajcie, wola ojca osiągnięcie. 7,4% graczy odblokowało to osiągnięcie. I pogeść skłóconych braci Valerio. No, jak widzicie, witam serdecznie. Jestem youtuberem, który kurczę 100 osób na 7 tylko, powiedzmy, licząc. Znaczy, też zgaduję, że youtuberzy jakby bardziej, chociaż może nie bardziej, się zagłębiają w takie misje poboczne. Nie wiem. W każdym razie jestem jednym z 7 na 100 osób, które wykonały tą misję. Także pochcam, widzowie. Chcemy się gdzieś kimnąć w najbliższym tutaj pomieszczeniu. I wracamy. Ten już wkurwiony do mnie leci. I wracamy, słuchajcie, przekazać informacje, a nie, informacje zostaną już pewnie przekazane, ale porozmawiać sobie pewnie z panem Walkerem albo odebrać po prostu mieszek. Nie wiem, w jaką stronę to się do końca potoczy. Wolałbym chyba porozmawiać z Walkerem. Jest Bradlock. A ty? Nikt. No dobra, ty Bradlock miał mi pitong przekazać. Zostałem oszukany. O, a ty kto? Ej. Co słychać? Coś za jeden. O, tośmy sobie nie pogadali za dużo. A tu co to jest za wejście? Nie mogę tego otworzyć. O, ale mi się beka, widzowie, na tych odcinkach ciągle. Ciekawe, z czego się biorą, że tak dużo bekam. Strasznie jak zawsze nagrywam, to mam takie... Aha, bo na tych odcinków jest beka. Ale to było cringe'owe i suche. Dobra, widzowie, gdzie jest ten Bradlock zajebany? No miałem tam wrócić, tak? A nie! Nie, co się zdało? Zadanie wykonane, ma się zgłosić jutro do Bradlocka po nagrodę. No, no racja, tylko... Tylko zresztą do kurwy tu nie ma Bradlocka, halo. Dobra. Może, nie wiem, może jeszcze jeden dzień się kimnijmy. Może do południa, może w południe będzie se chillował bombę. Jak nie, to nie wiem, wrócimy w nocy. Myszkę mi nie chcę oddać, oddaj. W ogóle super, mam myszkę, polecam. Nie była droga, bo kosztowała ze 180-90 zł. I jest to bezprzewodowa myszka, jedna minisekunda reakcji. No i klika się, chłopie. Jak... Chodzi jak, kurwa, po maśle. Jakbym nie po podkładce szurał, tylko, kurwa, po masełku. Masło rozsmarowywał, chłopie, na tym. Na krące chleba. Co z moją nagrodą? A ja już liczyłem, że całe złoto zostanie dla mnie. Myślałem, że Volker hojniej wynagradza za pracę. Nie był zadowolony? Był i to bardzo. Niestety złoto będzie mu bardzo potrzebne, aby pomóc pogodzonym braciom. Sam rozumiesz, dla dobra Archolos. Lepsze to niż nic. Co? Co? Próbujesz się wkupić w moje łaski? Lorenzo nie płaci już tak dużo jak kiedyś? Co ty, niemiły chuju, właśnie ci zajebistą misję wykonałem, a ty tak do mnie? No 400 widzowie golda to zawsze 400 golda. Ja w tym mieście mam coś jeszcze do wykonania. Możemy iść dzielnica pięści i wykonać tą misję. I wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment, by tą misję wykonać. Chociaż z drugiej strony jeszcze bym mógł się podszkolić i założyć sobie ten miecz, jakbyśmy się bili na mieczy. By mieć większe szanse. To tak zróbmy, widzowie. Widzimy się za sekundę, ja sobie tu jeszcze pod ekspię, poduczę się, pokupuję jakieś potki, bla bla bla. Widzowie, muszę wam to odpauzować, bo po 54 odcinkach nauczyłem się, co to są punkty trafień. Punkty trafień to jest po prostu, patrzcie, mamy życia 789, ściągam amulet z punktami trafień,
669. Po prostu punkty trafień to są tak samo jak w Gothic 2. Jebane punkty życia. A ja mówię, tu może lepiej strzelam, kurwa. No nic, widzowie, tyle. Idę to sprzedawać, kupować rzeczy. Za się widzimy. Dobra, widzowie, otrzymuję wam odcinek tutaj. Może pomyślicie, że tu się nie znajduje nic ciekawego. Istnieje taka szansa. Natomiast chodzę i szukam, co mogę sprzedać, co mogę kupić. I słuchajcie, natrafiłem na Odgara i to jest taka opcja. Była taka opcja. Nie, jest taka opcja. Chcę dla ciebie pracować. I ostatnio jak była taka opcja, to mieliśmy faktycznie pracę, więc spróbujmy, może i teraz taką pracę dostaniemy. Co? Jak to? Czemu? W tych czasach lepiej mieć kilka źródeł zarobku. Nie chcę wylądować na bruku, a mając jedną pracę byłoby to całkiem prawdopodobne. Tak, tak, tylko że z tego co wiem, masz już stałą pracę. Nie licz, że zlecę ci coś na dłużej. Rozumiem, zawsze to coś. Cieszy mnie twój entuzjazm. A teraz zaimponuj mi w taki sposób, żeby było warto ci za to zapłacić. A konkretniej? Nie wiem, kombinuj. Młody jesteś, lotny umysł masz, coś wymyślisz. Teraz przepraszam, mam robotę. Hmm? Co? Poczekaj. Odgar zapłaci mi za... Nie mam pojęcia, co? Powiedział, że mam samą wymyślić coś, co będzie warte jego pieniędzy. Spróbuję dostarczyć mu trochę materiałów kowalskich, najlepiej rzadkich. Chwila. Bryłka magicznej rudy? Mam tutaj bryłkę magicznej rudy. Magiczna ruda? Jak ją zdobyłeś? Przecież król rekwiruje każdą sztukę i zabiera ją na kontynent. Mam swoje sposoby. Cholera. Nawet dzięki tej jednej bryłce będę w stanie sprawdzić jej właściwości. Właśnie to miałem na myśli, mówiąc o imponowaniu. Dobra robota, chłopcze. Wiesz co? Wydaje mi się, że wystarczy mi twojej pracy. Całkiem nieźle się spisałeś, muszę przyznać. Oto twoja zapłata. Tośmy za długo nie popracowali. Ej, ty. No dobra. To na razie tyle. Ja sobie później zobaczę, co on ma na sprzedaż, bo mam tu jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Jedna to jest odwiedzić Davisa. Hej. Czy Davis ma coś? Nie szukasz może pracownika? Zgadza się, ale nie przyjmę byle kogo. Jeśli jesteś zainteresowany, to musisz mi odpowiedzieć. Jak wiele wiesz o pracy w drewnie? Pomagałem naprawiać most w Silbach. Nie to miałem na myśli. Wyglądasz mi na takiego, co już do niejednego kufra się dobrał. Nie próbuj się wypierać. Widziałem to spojrzenie. Nie mów mi, że mam ci oddać rzeczy. Właśnie taka osoba jest mi potrzebna. Słuchaj, ludzie w mieście radzą sobie coraz gorzej. Przez to kurwice dostanę. Pieniądze na porządne. 3 minuty temu sprzedałem wszystkie ozdoby. Teraz najbardziej liczy się bezpieczeństwo. Po co ci trzymać oszczędności, skoro zaraz możesz je stracić? Dlatego ważne jest, żeby ludzie ufali moim kufrom. Ale jeszcze ważniejsze jest, by nie ufali kufrom moich konkurentów. Moja praca dla ciebie będzie polegała na tym, żebyś pokazał ludziom, że warto kupować u mnie. Brzmi ciekawie. Co mam zrobić? Świetnie. Coś czuję, że będziemy się dobrze dogadywać. Przejdźmy od razu do rzeczy. W porcie warsztat otworzył jakiś facet, który przypłynął z Korinis czy innej wsi. Zamki robi beznadziejne, ale przez jego niskie ceny straciłem sporo klientów. Chcę, żebyś zakradł się do jego warsztatu w nocy i opróżnił wszystkie jego kufry przeznaczone na sprzedaż. Dogadani. Gdzie znajdę jego warsztat? Jakby to opisać? Najłatwiej chyba będzie, jeśli ruszysz z targu rybnego w stronę tego wysokiego domu w budowie. Pomiędzy nimi powinieneś zauważyć mały warsztat. To wiem cię to. To wszystko? Na wszelki wypadek możesz też zabrać jego narzędzia. Przynajmniej upewnimy się, że w najbliższym czasie nie będzie próbował zrobić żadnych nowych skrzyń. Biorę się do roboty. Trzymaj, z pewnością ci się przydadzą. Tylko nie zapomnij, żeby wejść do środka po zmroku, gdy będzie już tam pusto. Trochę nieuczciwie, ale... Widzowie, ile to już kufrów opierdoliłem, żeby się takimi rzeczami zajmować. Co nowego? Niewiele. Próbuję jakoś wiązać. No dobra. To jest druga rzecz, a mam jeszcze trzecią rzecz, którą chciałem wam pokazać. To znaczy, już gadałem o tym z wami wcześniej. Robiliśmy tą misję dla tego pieska, powiedzmy.
Aczkolwiek chyba nigdy nie mieliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, że nigdy nie mieliśmy okazji zrobić jednej bardzo fajnej rzeczy. Chodź tu, panie stary piesku. Pogłaskać. Nie wiem, czy ja na pewno głaskałem, ale nie pamiętam, czy na odcinku. Może piesek pogłaskany, a my widzimy się za sekundę. Dobra widzowie, a więc widzimy się z powrotem. Szukamy miejsca, które mieliśmy znaleźć, czyli tego warsztatu, który się otworzył i jest tani i musimy go opierdolić w nocy. Taki jest plan, taka jest misja. Handlarz, zobaczę jeszcze, czy u ciebie coś znajdę ciekawego. Najbardziej szukam miodu, potek, wiadomo. Takich rzeczy, które mnie wzmocnią na stałe, a nie tylko na chwilę. Któryś to będzie z tych, z cieśli, robotnik. Co ty tam robisz? Nie, to chyba nie ty. Jakiś dom w budowie, coś tutaj, to tutaj chyba jakoś tak mi się wydaje, że to tutaj, nie? Oczywiście mogę się mylić, ale wszystkie tutaj... Wszystkie wskazówki prowadzą nas do tego miejsca, jeszcze raz może zajrzę. Na wszelki wypadek mam też ukraść narzędzie z warsztatu. Warsztat konkurencji znajduje się w porcie. Pomiędzy targiem rybnym, a wysokim domem w budowie. Czyli to jest wysoki dom w budowie, a targ rybny jest po lewej stronie. Okej, czyli może to nie do końca tutaj. Czy to na przykład tutaj? Nie, tutaj se handluje ziomuś. To nie będziemy mu przeszkadzać. Tutaj, no tutaj też, tak jak mówię, to nie wygląda na miejsce, do którego miałem się udać. Może tutaj, są tu jakieś drzwi, jest jakieś łóżko. Ale nie widzę jakiegoś warsztatu albo z kimś, z kim mógłbym pogadać. Tu w ogóle kurwa są same domy w budowie. A wydaje mi się, że o tamten dom chodziło. Czy tu znajdę coś ciekawego? Nie ma nic tu ciekawego. Ty, to mi tak dziwnie serce bije, czy... Nie. Słyszę siebie, jak mówię w płucach. Cokolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Ty. Tak jakoś dziwnie usiadłem. Południowiec to nie. Wy macie ten warsztat, panie robotnik. No nie, gdzieś tu znajduje się ten warsztat. Byłem przekonany, że to jest tam, dlatego otrzymałem odcinek oczywiście. Znowu? Mówiłem Lorenzo, żeby więcej nie przysyłał do mnie swoich ludzi. Jak leci? Ta cholerna wojna daje mi się we znaki. Już nawet nie mogę odwiedzić rodziny mieszkającej w innej części archipelagu. Pokaż towary. O, i właśnie czegoś takiego szukamy, jak te kluski. Słuchajcie, ja wam tu zatrzymię, bo ja byłem przekonany o tym, że tutaj znajduje się ten warsztat, ale chyba kurwa nie do końca. Tu jest targ rybny? No nic, w każdym razie, może gdzieś tutaj na dole to było jakoś, że tu. A nie, to jest łóżko. Kurwa, to nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie znajduje się ten warsztat. Jak go znajdę, to się będziemy widzieć. Sorry, że tego trzymałem dziwnie odcinek, ale byłem przekonany, że to tam po prostu będzie. Dobra widzowie, znalazłem to miejsce, gdzie to się znajduje. To jest tutaj po prostu było, gdzie oni pracowali. Bo kradam sobie i szukam tego miejsca i wchodzę tutaj, widzę jakiś skórzany miecz, jakiś wytryk i certyfikat zakupu kufra. Certyfikat przekazywany przy sprzedaży kufra. Wykradłem go konkurentowi Davisa, czyli oznacza, że proste, że misja, którą mieliśmy wykonywać, znajduje się tutaj. Prawo, lewo, lewo. Najpierw okradnijmy kufry, a później będziemy czytać te certyfikaty wszystkie. Tu coś jeszcze jest. Piła, cyk, bierę ci to narzędzie. Kufer. Prawo, lewo. No i no nie jest to najlepszy kufer na świecie. Praca dla cieśli, a przy okazji bym oczywiście te certyfikaty spróbował przeczytać, co tam na nich jest napisane. Wytyczne dla tropicieli to nie. To jest to. A nie mogę nawet. Nie mogę nawet przeczytać. Wszystkie kufry okradzione, w środku znalazłem tylko jakieś certyfikaty. Mam nadzieję, że to na tym zależało Davisonowi. Czy tam Davisowi? Davisowi. To jest takie dziwne, że ja słyszę po prostu swoje płuca, jak wydalają powietrze, kiedy mówię. Przedziwne widzowie. Podejrzany typ. Hej, koleś! Strasznie nie podoba mi się twoja gęba. Może kilka siniaków ją upiększy? O kurwa, jaki ten. To. No takich bobków powiem wam sporo spotkałem na swojej drodze. Chodzę sobie do jakiegoś budynku go okraść, bo myślałem, że to jest oczywiście ten warsztat. Chodzę tam, a tam akurat chłopy okradają też ten budynek i mówią, co? A to jest takie niesamowite w tej gierce, że serio, kurwa, fest czuć, że to miasto po prostu żyje.
To nie, zwykle zrobiliśmy miasto, nic się tu nie dzieje. Tu za każdym krokiem, szczególnie w tej dzielnicy portowej, jak jest niebezpieczna dzielnica, to przechodzę, to mimo tego, że jestem w tej grze już 100 godzin, ale liczmy tak realnie, no to trochę pewnie mniej, no to zawsze się coś dzieje, pewnie 50 godzin to zawsze jest jakaś tutaj kurwa zadyma, nie? Tu ktoś chce się obić mordę, tu cię ktoś atakuje, nie wiadomo po co, tu kogoś ty atakujesz, o kurwa. Panie strażniku, zaszło tak zwane nieporozumienie. Serio, myślałem, że podejrzanego typa mogę zabić. Wiem, że mogę tych... No tych takich bezdomnych mogę sobie zabijać i nikt na to nie zwraca uwagi, mam wrażenie. To przejdę i kogoś należy zabijać. To może za duże słowo. Ale uszkadzać. Co uszkodzę jakiegoś gościa, to nie każdy strażnik ma to gdzieś. Nie jest obywatelem miasta, to... Dałem sobie i chillują bomba, co się będą chłopy ruszać. Ale faktycznie jak już jakiegoś zioma obywatela ruszymy, też przypał. No jak widać, podejrzany typ chyba nie był aż tak podejrzany. Jak mogłoby się wydawać. Idziemy teraz dosłownie tuż za rogiem, to właściwie tu jest ta misja, którą mamy oddać. W ogóle okradłem tego kowala tu, bo on tam ma fajne wejście i tam miał skrzynki tam dalej. Tam są drzwi, tam były skrzynki, okradłem go i sprzedałem jeszcze jego rzeczy. Pochcząp. Ale brakuje mi pieniędzy, więc chyba będę musiał posprzedawać te wszystkie skóry, które mam w ekran. Dostanę za to mega dużo siana, ale jeden najważniejszy problem z tym wszystkim jest taki, że kiedy będę chciał zrobić łuk, no to nie będę miał niestety składników, więc nie wiem, czy okradać, czy nie okradać w sumie. Sigrid. Czego tutaj węszysz? Spadaj. Czego tu szukasz? Odejdź. Poczekaj. Do poranka. Sig. Czy oni się zorientują, że jestem na górze? Czy nie? Poczekajmy, tak? 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, chyba nie. Czyli kufer jest mój. Pochczam. Regał na książki, no czytniemy dla widzów. Jak chcecie, to sobie to przeczytajcie. Już to czytaliśmy. Więc jeżeli czytasz od początku i oglądasz wszystkie odcinki, to już to przeczytałeś i nie musisz tego czytać. A jeżeli nie i chcesz, proszę bardzo. Kufer jest nasz. Zawsze muszę patrzeć, czy nie jestem wyciszony, bo to jest strasznie irytujące. Lewo. O. No nie są to najlepsze wytrychy. Znaczy najlepsze kufry. Ty też chyba, no tak średnio w te zamki umiesz, mi się wydaje. Ale kto umie w zamki, to nie jest ważne. Ważne jest, kto więcej płaci. A więcej płaci ten, bo tam ci... witam! Co to spierdalasz? Kościu. Czego tu szukasz? Odejdź. Spokojnie. Czekaj, No jak? No... Jak on... Gra komputerowa. Proszę mnie to wyjaśnić. Jakim cudem ten chłop mnie widział za ściany? Nie dość, że cieśla, to jeszcze kurwa telepata. Dobra, to może nie będzie aż tak łatwo go opierdolić. Chyba tam nic nie miał turbo ciekawego, więc sobie odpuścimy. No ten... No jeden tutaj zameczek. Jeszcze się... Gradałem, więc powinno być w miarę łatwo. A ten jeden zamek, ten jeden, tą jedną skrzynkę otworzymy, pogadamy z nich, odbierzemy nagrodę. Spokojnie, odbierzemy nagrodę. Dawaj, ten kuferek, cyk. Lewo to było. Bierzemy wszystko, co tu ma, 10 wytrychów zawsze się przyda. Pyk. Dzida na dół. Bezimienny, Marvin. Dzida na dół. Ktoś tu miał? Skręt bagiennego ziela. No nie jest to warte, kurczę, kradzieży. Davis. Czego tu szukasz? Odejdź. Spokojnie, już odchodzę. Widzisz, to nie było takie trudne. Nie było. Tylko chodź tu, bo z tobą muszę porozmawiać, bo my tu interes trzeba odbić. Chwila. Co no? Niewiele. No. Wszystkie kufry okradziono. W środku znalazłem tylko jakieś certyfikaty. Mam nadzieję, że na tym zależało Davisowi. Ej, na tym ci zależało? Halo? Odpowiedz na moje pytania. Zapłać mi za dobrze wykonaną... Davis? Hej. No przecież... Ja dla ciebie misję wykonasz. Wszystkie kufry okradzione. W środku znalazłem tylko jakieś certyfikaty. Mam nadzieję, że to na tym zależało Davisowi. Hej.
Nie, ja tam muszę wracać, bo nie na tym zależało Davisowi. Bo on też mówi o jakichś narzędziach, ale skąd ja miałem wiedzieć, gdzie są te narzędzia? Kurwa, wracamy, widzowie. Tylko żeby ten odcinek nie trwał 40 minut. Bo chciałbym jeszcze dzisiaj do Dzielnicy Pięści się udać, bo ja właściwie strasznie dużo gram, a bardzo mało nagrywam. Z tego względu, że ciągle coś sprzedaję, kupuję i tak staram się ulepszyć życie. Jakieś tutaj, no bo mam syf eku, nie? Staram się to jakoś w miarę naprawić, żeby tego syfu nie było. No halo. Może coś przeoczyłem, kurwa. Ale czy coś przeoczyłem? Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli nie, to co? To będziemy widzieć się w Dzielnicy Pięści, bo mi się nie będzie chciało robić tej misji. Może jest po prostu zbugowana, nie? Trzeba też wybaczyć twórcom. Starali się na pewno. Jedna misja jest zbugowana, ale może ta też. I może tu tak naprawdę jeszcze coś było. Może w sumie ja się coś okradłem. Może gdzieś tu były na jakieś narzędzia leżały. Nie widzę, żeby tu było jakieś narzędzia. To jest kufer. O proszę, zestaw narzędzi. Mamy to? Wszystko poszło zgodnie z planem. Czas wracać. Dobra, wracamy. Tylko się kimnijmy tu, bo on zaraz będzie. Czego tu szukasz? Odejdź. Tu pitos trzeba zgarnąć. Nie widziałem wcześniej tego zestawiku. Chciałbym się kimnąć. Do poranka, niech będzie. Ale ta muzyczka też jest fajna, co tu jest w ogóle. To jest w ogóle za dużo w ogóle. To jest chyba osobno napisany ten soundtrack do giereczki. Fajne to jest. Każda lokalizacja ma w miarę taką, w miarę klimatyczną w miarę klimatyczną muzyczkę. Ta akurat muzyczka jest, mogę się mylić, ale na 90% jestem przekonany, że to jest muzyczka, która była w Gothic 2. I to jest miasto Skorinis. Ta muzyczka, co teraz leci, to akurat nie jestem przekonany, ale ta poprzednia na 99% to jest muzyczka z Gothica 2. Może w ogóle wszystkie tu muzyczki są? Nie, no raczej wątpię. Ej, ty. Zrobiłem to. Bo bym raczej, grałem w Gothica 2, więc bym chyba... O, Error Messenger. Czyli jednak zbugowana misja. Zaraz się widzimy, widzowie. Dobra, widzowie, widzimy się z powrotem. Oczywiście, że nie miałem zapisu, więc zadrucałem na drugi raz, ale może teraz się uda. Możliwe, że jeżeli jest bug, to przez to, że mam że jestem czyimś czarownikiem albo mam zbroję kill. Zobaczymy. Zrobiłem to, o co prosiłeś. Dobrze, bardzo dobrze. Nie, chyba teraz jest wszystko w porządku. W skrzyniach były tylko te papiery, ale mam też narzędzia. Dokładnie to miałeś znaleźć. Dzięki tym papierom będę w stanie przekonać połowę miasta, że to u mnie warto kupować skrzynię. Tak czy inaczej, nie słyszałem, by ktoś mówił o portowym złodzieju złapanym na gorącym uczynku, więc poradziłeś sobie z tym całkiem nieźle. Dzięki za pomoc. Nie mogę cię przyjąć na czeladnika, ale jako że lubię płacić za dobrze wykonaną robotę, to masz. Nie przepij wszystkiego. No to mamy różne pojęcie, kurczę, względne jest pojęcie, dobrze płacić. 150 sztuk złota nie brzmi jak dobra zapłata. Idę, o, koło. Super. Idę, widzowie, wykonywać dalsze misje, szukać czegoś, co mogę sprzedać i kupić. A my widzimy się już pewnie na arenie, jak będziemy wykonywać w slumsach walki. Badam sobie, widzowie, miasto, bo kupuję różne rzeczy. Naprawdę sprzedałem chyba wszystkie skóry, jakie mogę sprzedać. Zyskałem 3000 golda, wymieniłem pazłowcy, no kupiłem masę rzeczy. W ogóle zobaczcie sobie na stasy teraz i będziecie później mogli je porównać, jak one wyjdą te statystyki, kiedy ja wszystkie te rzeczy, które kupiłem, zjem i się pouczę jeszcze wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Chociaż już się nauczyłem zręczności, nie mam już punktów nauki. To tutaj u Trimegisto mamy opcję dialogową, a nie chcę jej pominąć dla widza. Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło. Musisz mi wybaczyć moje podejrzenia. W każdej sprawie musimy być bezstronni. Dobrze się spisałeś. Proszę, weź tę miksturę. Nie jest taka sama jak w tamtej chacie, ale może kiedyś będziesz jej potrzebował. Eliksir wzmocnienia siły. No i proszę, Worf? Ta. Oczywiście, że Worf. Widzimy się za chwilę. Zapytam, chłopcze. Wierzysz w Inosa?
Za młodu umiewaliśmy lekcje z magami ognia. Cóż, chyba twoja młodość i energiczność będą musiały nam wystarczyć. Jak pewnie widzisz, na tej wyspie panuje dziwny zwyczaj. Pod kościołem rozstawiony jest kram, na którym zwykły prostak próbuje oszukać ludzi na sprzedaży posłów. A my tej misji już nie mieliśmy? Od mojego przybycia na Archolos. My już o tym nie gadaliśmy? Nie dawało mi to spokoju. Próbowałem prosić w modlitwie o spokój dla swego umysłu, ale z każdym dniem czuję, jak coraz większy żar rozpala me serce. Trochę tak, jakby sam Inos chciał, bym interweniował w tej sprawie. Co gorsza, parę dni temu, gdy wróciłem rano pod kościół, jak spod ziemi pojawił się tutaj kolejny stragan. Postanowiłem wtedy, że ukrócę ten proceder. Oszukuje? Ludzie chyba widzą, co kupują. Prości ludzie chcą w jakikolwiek sposób pokazać swe oddanie Inosowi. Nie winię ich, gdyż ich serca i intencje są dobre. Nie znają oni jednak pism i łatwo dają się oszukać, a ci przeklęci handlarze doskonale to wykorzystują. Obiecują, że posążki odstraszają bestie Beliara albo uradują Inosa, a nawet nie są wykonane ze szczerego złota, jak te w klasztorach, czy posiadane przez paladynów. Już nawet nie mówiąc o tym, że pewnie nawet nie zostały pobłogosławione przez żadnego maga ognia. Czemu czegoś nie zrobisz w tej sprawie? Uwierz mi, próbowałem. Niestety, próba, na którą zostałem wystawiony, jest większa niż początkowo przypuszczałem. Chciałem podejść do straganu i uświadomić ludziom, że są wprowadzani w błąd. Oni jednak zamiast mnie spokojnie wysłuchać, zaczęli się przekrzykiwać, że nawet paladyn chce zakupić dla siebie taki posążek. W ciągu kilku chwil zbiegło się tylu mieszkańców, że prawie się tam taranowali. Od tego momentu nie zbliżam się do tych oszustów i ich figurek. Próbowałeś rozmawiać o tym z magami? To była jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem. Odpowiedzieli mi jedynie, że nie widzą nic z tym złego. Według nich posążki pozwalają nawet prostym biedakom mieć namiastkę Inosa przy sobie, co ułatwia szerzenie wiary. A ty się z tym nie zgadzasz? Paladyn nie może sprzeciwić się woli maga ognia. Ale? Ale ty nie jesteś paladynem. I wiem, że cała Rada Magów Ognia z tym Xardasem na czele byłaby temu przeciwna. Właśnie dlatego musimy coś z tym zrobić. Gotowy do służby jestem. Pomogę ci. Od czego mam zacząć? Właśnie na taką postawę liczyłem. Najlepiej, jeśli zaczniesz od wypytania tego całego Mailora o szczegóły jego interesu. Skąd bierze te figurki? Czy ma wszystkie potrzebne pozwolenia? Czy sam jest chociaż wierzący? Gdy tylko uda ci się coś ustalić, wróć do mnie. Czyli misja Dzielnica Pięści, czy jakoś tak? Tak, Dzielnica Pięści zostaje przełożona. Najpierw musimy popytać tutaj ziomów. A tu jest w ogóle jakiś inny. Jesteś zainteresowany zakupieniem pięknego posążka. Jak tu trafiłem, bo chciałem po prostu zobaczyć, co oni mają w eku. Z daleka wszelakie pomioty Beliara. Nigdzie nie znajdziesz piękniejszych Inosów. Pojeść, pokupować spotki i tak dalej. Nie, jak sobie chcesz, ale pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Super, dawaj mieszka. Co nowe? W mieście przybywa pokornych sług Inosa, nawet pomimo antykrólewskich nastrojów. Bardzo pozytywnie wpływa to na mój interes. Okay. Pamiętaj, Inos miłuje jedynie szczodre sługi. Mhm. No dobra, więc spytajmy, Mailor. Paladynowi Kandakowi nie podoba się wasz handel posążkami Innosa. O bogowie, znowu to samo. Ile razy mam powtarzać? Handluję legalnie. Wiem, że jest paladynem i ma już swoje lata. Ale jeśli dalej będzie mnie nękał, będę musiał porozmawiać z wodzami. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Jeśli aż tak na tym ci zależy, możesz udać się do Mateja i dopytać cię o wszystkie moje dokumenty. Proszę bardzo, zmarnuj trochę swojego czasu. Skąd bierzesz swoje figurki? Wszystkie moje posążki są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez doświadczonych i dobrze opłaconych pracowników.
Następnie są bardzo ostrożnie pakowane, by dotarły na moje stoisko w doskonałym stanie i wysyłane drogą morską na samo Archolos. Tam je odbierają tragarze, dostarczają do mnie i ostatecznie, za kilka złotych monet, każdy może się cieszyć własnym wizerunkiem Inosa. Magowie nie mają nic przeciwko? No ależ skąd? Wręcz przeciwnie. Są bardzo zadowoleni, że przyczyniam się do szerzenia wiary w naszego Boga. I tylko dlatego nie widzą w tym nic złego? Chłopcze, szczegóły kontaktów z magami nie powinny być twoim zmartwieniem. O co chodzi z tym drugim straganem? Ten cały Kandak zaczął robić taki szum o złotej nosy, że nie tylko klienci się tym zainteresowali, ale i konkurencja. Początkowo cieszyłem się. Sprzedawałem więcej figurek w ciągu dnia niż przez ostatni tydzień. Ale pewnego razu pojawił się Groen ze swoim stoiskiem. Jak gdyby nigdy nic, zaczął sprzedawać dokładnie to samo co ja, twierdząc, że moje towary są podrabiane. Co gorsza, gdy dowiedział się skąd biorę swoje figurki, zaczął rozgłaszać, że nie jestem patriotą, bo nie pozwalam zarabiać obywatelom Archolos. On również ma pozwolenie od magów i urzędu? Dokładnie. Nie wiem jak do tego doszło, ale w przeciągu kilku dni zdobył wszystkie pozwolenia. Próbowałem porozmawiać o tym z magami, że jestem bezpodstawnie oczerniany. Obiecali przyjrzeć się tej sprawie. Dobra, ty masz tylko Inosy. Jeśli w twoim sercu jest Inos... Jasne. Chciałbym się z tym porozmawiać, jak mamy nowe informacje. Ładne stoisko sobie tutaj urządziłeś. Prawda, nie mam na co narzekać, ale to i tak dopiero początek. Planuję rozwinąć ten interes. Jeszcze kilka lat i moje posążki będą sprzedawane w całej Myrtanie. Czym różnią się twoje towary od tych sprzedawanych przez Mylora? Przyjacielu, czym one się nie różnią? Moje figurki są wykonywane jedynie ze specjalnie wyselekcjonowanych materiałów, dobranych i przetworzonych przez najlepszych rzemieślników. Mylor opowiedział mi podobną historię. A czy wspomniał o tym, że wszyscy rzemieślnicy tworzący moje posążki pochodzą z Archolos i poprzez kupowanie moich produktów wspierasz lokalny handel? Mylor za to sprowadza te swoje podróbki niskiej jakości z Korinis czy innej portowej wiochy. Lokalni rzemieślnicy, masz kogoś konkretnego na myśli? Ja jestem od handlowania, nie znam imion wszystkich osób, które wytwarzają moje towary. Doglądaniem dostaw, ze względu na swoje dobre kontakty z rzemieślnikami, zajmuje się Dima. Możesz z nią porozmawiać i zapytać o szczegóły. Nie mam nic do ukrycia, w przeciwieństwie do tego niepatriotycznego Mylora. Masz wszystkie potrzebne pozwolenia? Dopiero co wyszły spod pióra samego Mateja. Zobaczmy. Trochę mnie to kosztowało, ale było warto. Dzięki nim mogę w pełni legalnie prowadzić stoisko na terenie miasta Archolos bez obaw, że ktoś z urażonymi uczuciami religijnymi rozkaże mi się wynieść. Okej, no... Pamiętaj, Ino... Szczerze mówiąc... Ja naprawdę mam nadzieję, że nie będę musiał tam zapierdalać do tego naszego zioma od papierów, bo mi się kurwa najzwyczajniej w świecie nie chce. Gdzie jest nasz Paladyn, Gdzie jest nasz Paladyn? Urwił się i coś... Miałem do niego wrócić, ale coś go nie widzę. A jest jakaś msza w kościele. Może w kościele sobie siedzi. To jest w ogóle ten posążek, czy ja się do niego modliłem? Nie wiem. Ale teraz mi się nie chce sprawdzać, bo musiał wczytać i zapisać. Gdzie jest nasz ziomuś? Nowicjusz. Ty to kto w ogóle jesteś, kurwa? Pohandlujmy. A, właśnie, ciebie szukałem, bo od ciebie chciałem zakupić kilka rzeczy. Masz coś ciekawego? Nie. Zapewnia bonus doświadczenia 10. To nie chcę. No jakieś fajne, magiczne rzeczy, ale ja bardziej inwestuję tutaj w potki. O, runa teleportacyjna do kapliczki Inosa w mieście Archolos. No kupię. To nie kupię, jak kupię. Gdzie się znajduje mój ziomuś, kurwa, Paladyn? Halo, gdzie on poszedł? A ty co robisz? Szkielety! 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 Wszędzie są szkielety i jest ich coraz więcej. Demoniczne szkielety chcą mnie obetrzeć ze skóry i też zamienić w szkielet. Szkielety? Jakie szkielety? Czy aby na pewno czujesz się dobrze? A, w tobie też ukrywa się szkielet! Pomocy! Cholera, wynoszę się stąd!
Hmm? Ja tu zioma szukam, ty mi jakieś kurwa szkielety. Panie Grabas, masz jakąś misję? Jak życie? Kolejny dzień, kolejny. Okej. Okay. I to samo, co miałeś do powiedzenia wcześniej. Szukamy naszego zioma, ale on gdzieś zniknął. Kurwa, gdzie on jest, widzowie? Gdzie jest mój paladyn? No taki siedział tu wkurwiony i miałem do niego wrócić, prawda? I nie ma go. Goren ma wszystkie potrzebne dokumenty. No dobra, miałem do niego wrócić, tak? Czy co? Powiedział, że się już nigdy do tego nie zbliży, do tego miejsca. Całkiem możliwe, że wrócił po prostu do środka, bo on rozumiem z tego wszystkiego, zamieszkuje tutaj po prostu. Więc może go tutaj znajdziemy. Jest tu Runar. Z Runarem niestety też odbyłem małą pogawędkę i wam tego nie pokazałem. Ale nie była długa. Powiedzieliśmy mu, że... On powiedział, że dzięki, że go uratowaliśmy. Ja powiedziałem, że... Spoko, że nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak mieczem zajebiście wywijał. On powiedział, dzięki, to mogę cię poduczyć. No i właściwie tyle. Wystarczająco mamy ludzi, którzy nas będą uczyć rzeczy. Więc akurat o to bym się nie martwił. Chodźmy, bo mam już 50 minut odcinka. Chciałem wykonać tą dzielnicę pięści, ale te misje, no one się po prostu respią z pizdy. No idziesz i nagle misja, jeb. Witam. Chwila. Sprawa tych posążków spędza mi sens powie. No, zajmuję się tym, ale to co ja mam zrobić teraz jeszcze? Kurwa, my ta misja, nie chce mi się robić tej misji. Miler nie chce mi pokazać swoich dokumentów, muszę udać się do Mateja. No dobra, to do Mateja. Daleko to akurat nie mamy. Nie wiem, jakoś nie podoba mi się ta misja. A nie wiem czemu. Akurat pewnie bym się pobił z tym, na pięści, kurwa. A muszę chodzić po jakimś Mateju. Pewnie dlatego, ja tu chcę Golda dokończyć, porobić, zamknąć te misje, co są tu. Ja mega doceniam, że jest tyle misji, ale... Witaj, Mateju. Przyszedłem w sprawie dokumentów. Czyż to nie nasz nowy obywatel? Jeszcze cię nie wrzucili do fosy za brak kultury osobistej? Tak się dogadywaliśmy. Dogadywaliśmy. Chcę sprawdzić, czy Mylor posiada wszystkie potrzebne zezwolenia, by handlować złotymi innosami. Złote innosy? Czemu nagle wszyscy o nich mówią? Sam próbuję się tego dowiedzieć. W urzędzie miejskim? Jak to w urzędzie miejskim? Wgląd w dokumenty swoje kosztuje. Ile tym razem? 25 sztuk złota. Dobra, no grosze. Proszę, oto zapłata. Zaczekaj moment. Pozwolenie ma już dobrych kilka lat, ale wciąż nie wygasło. Nie widzę więc żadnego powodu, aby nie mógł kontynuować swojej pracy. Jeśli będziesz z nim rozmawiał, przekaż mu, że powinien mnie odwiedzić w najbliższym czasie. Z pewnością nie chciałby zapomnieć o przedłużeniu swojego zezwolenia. Myślę, że by chciał. Mati za dobrą owocę sprawdził dla mnie dokumenty Mylora. Mają już kilka lat, ale wciąż są ważne. W ten sposób nie umożliwię mu handlu. Nie uniemożliwię mu handlu. Jedyny trop, który mi pozostał, to sprawdzenie trasy złotych innosów od jednego handlarza. Dobra, nie chce mi się, widzowie, tego robić, zresztą jest 53 minuty. Dokończymy tą misję pewnie w kolejnym odcinku, albo dokończymy ten wątek tej misji w jakimś innym odcinku, bo szczerze mówiąc, ponapierdalałbym się na pięści, na miecze i na wszystko co możliwe bez tym gigakoksem. Chętnie bym się sprawdził, więc postaram się już na 100% zająć tymi walkami w następnym odcinku. Idę jeszcze pokupować rzeczy różne ciekawe, jakieś goblinie, jagody, coś tego, może ktoś ma. I tyle, i widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, że odcinki są dwa razy dziennie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podoba, jak wam tnę takie rzeczy nieinteresujące. Możecie napisać oczywiście komentarz, czy wam się podoba, czy nie. Ja będę chodzić po handlarzach i pytać, czy mają coś ciekawego na sprzedaż, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie w linki w opisie, zobaczcie, mają 4000 osób widziało przed tą antynię. Co? Nara widzowie.